Gina siedzi przy obiedzie. Syn pyta ojca: tato, ile jest rodzajów biustów? Ojciec, nieco zaskoczony, odpowiada: cóż, właściwie 3, zależnie od wieku kobiety. Jak ma 20 lat, są jak melony, okrągłe i twarde. Jak ma 30-40 lat, są jak gruszki. Wciąż ładne, ale nieco wydłużone, a po 50 są jak cebule. Cebule? Dziwi się syn. Tak, patrzysz i płaczesz. Wkurzyło to nieco żonę i córkę, która zapytała matkę: mamo, a ile jest rodzajów ptaszków? Mama uśmiechnęła się i odpowiedziała: też 3, zależnie od wieku faceta. U 20-latka jest jak dąb, twardy i potężny. Jak facet ma 30-40 lat, jest jak brzoza, elastyczny, ale niezawodny. A po 50 jest jak choinka na Boże Narodzenie. Jak choinka? Dziwi się córka. Tak, drzewko jest martwe, a bombki wiszą tylko dla ozdoby.